kryzys! Hej, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Bonkol, a dzisiaj będziemy znów się bawić w mechanika. Moi drodzy, na Steamie ukazała się nowa wersja gry, to znaczy DLC, dodatek po polskiemu naszemu. Więc DLC, które się nazywa nawet nie wiem jak, ale w tym DLC mamy trzy nowe samochody i oczywiście trzeba było go kupić, tak? Trzeba było kupić to DLC. Kosztowało 2 euro. Straszne hajsy. Także przynajmniej łapkę w górę dacie, mam nadzieję, za to, że takie grube hajsy poszły. Nie no, gra fajna, to tam warto dać jakieś tak 2 euro. No i cóż, trzy nowe samochody i to są SUVy. To są SUVy wszystko i tutaj mamy na przykład jednego SUVa. Mamy jednego SUVa i podobno one się charakteryzują nowym układem jakimś silnikowym. Nie wiem, czy to prawda. Podobno nowe części do tuningu oraz... Zobaczymy jak to wyjdzie. Mogę kupić sobie samochód. Czekajcie, pójdziemy może na aukcję. Czy ja bym chciał iść na aukcję? Mam 40. Dobra, to idziemy. Dobra, idziemy na centrum aukcyjne. Może znajdziemy jakiś samochodzik, który będzie można... który będzie można zakupić. I ja sobie tak przemyślałem, że może zrobimy kolejny odcinek. Nagramy sobie z takiego tuningu, bo to chyba się najbardziej wam podoba. I zrobimy tak. Ja jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądał samochód taki piękny, to znaczy odnowiony. I wezmę jakiś samochód, kupię jakiegoś SUVa. W tym odcinku go zobaczymy, jak on wygląda. Zdemontujemy mu te niepotrzebne części. A potem... O kurczę! Co to jest za samochód? Czy ja tym samochodem... Ej, ale ja bym go kupił i tak. Ja bym go kupił na później. Ja tego samochodu jeszcze nie miałem. Czekajcie, sprawdzimy go. Ja bym go odnowił w następnym odcinku. Nie chcę za dużo. Dobra, kupiłem. Okej. To my sobie go odnowimy, bo tego jeszcze nie miałem. Gdzie my chcemy iść? Na parking czy na garaż? Tu coś się zepsuło chyba. Tu coś się zepsuło. Weźmiemy go na parking. Zobaczymy, czy nam hajsu starczy. Musimy sobie kupić następny samochód. U pana Kowalskiego. No halo, halo. Nie, tego nie chcę. Następne auto. Musimy tu jakiegoś SUVa dostać. Jak dostaniemy jakiegoś SUVa, to będzie świetnie. No, to są kurcze auta u Kowalskiego. Kowalski to ma najlepszy salon samochodowy tutaj w rejonie. Fakt faktem, że to jedyny salon, dlatego najlepszy, no ale... Niech już tak jest. Lecimy. Sprawdzimy, czy tutaj znajdziemy jakiegoś SUVa. No jest małe prawdopodobieństwo chyba, bo to jest, no, tam są tylko trzy samochody i on się może po prostu zatracić gdzieś. Tak mi się wydaje. No nic, musimy przeczesać wszystko. Też nic. Jeszcze zostało 7 samochodów. Ja chcę SUVa jakiegoś. Dawaj mi SUVa. Next. Co to było? Punto chyba. Ej, fajnie by było, jakby dodali Poloneza. Albo dużego Fiata. No bo to jest w ogóle polska gra, tak? Jakby ktoś nie wiedział. Ona po prostu jest w wielu językach. No i niektórzy nie wiedzą, że ona jest zrobiona przez polskich twórców. Dlatego Maluch się pojawił. Dlatego niewykluczone, że duży Fiat się może pojawi. Może Polonez jakiś stary. Next. Jeszcze 5 samochodów. Sprawdźmy to. Tego chyba już odnawiałem nieraz. To jest Majoveni Urs. To ja takiego samochodu nie chcę. Next. 4. Ile on kosztował? Parę tysięcy. On i tak by naprawdę był drogi. Te małe samochody lubią kosztować tyle. No, jeszcze mamy dwie szanse. Sprawdźmy, czy...
na przykład tym razem, niestety, Royal GTR, nie mamy szczęścia. Ale wiecie co zrobimy? Naprawimy sobie, może jeśli tu nie będzie samochodu, to sobie pójdę i naprawię ten samochód z tych zleceń. Naprawimy sobie. Czyli mamy ostatnią szansę jeszcze przed nami. Zaraz to... O! Mamy! Dobra. Mamy SUV, moi drodzy. Proszę. O, właśnie o taki samochód mi chodziło. Podbijamy cenę. Tylko on jest bardzo drogi. Oh my god. Lecimy, lecimy z hajsem. 39 tysięcy tylko mamy, ale on jest niby, znaczy w sumie on jest w takim stanie, mi by najbardziej odpowiadało, jakby ten stan był całkowicie, wiecie, do rozbiórki, nie? No, kurde. Nie starczy mi hajsu chyba. No. Podbijamy, podbijamy. No ja chyba... On mnie przelicytuje. On mnie przelicytuje. Nie mogę. Nie mogę go kupić, moi drodzy. No chyba nie wytrzymam. Zabrakło mi hajsu. No spróbujemy. Może jeszcze ostatni będzie taki samochód, którego chcemy. A jak nie, to będziemy musieli sprzedać. Dobra, nie ma. Więc wychodzimy do naszego salonu, znaczy nie salonu, do naszego warsztatu. I wiecie co? Przyjmę zlecenie na naprawę tego samochodu, żeby zobaczyć jak on wygląda. I zobaczymy to od środka też. A najwyżej w następnym odcinku to sobie nazbieram troszkę hajsu, może sprzedam jakiś mój samochód i wtedy sobie kupimy już bez patrzenia na koszty. Dobra, więc... Gdzie ja jestem? Tutaj. Dobra, moi drodzy, mamy maluchanie. Przyjmuję zlecenie na naprawę tego samochodu. Bolthorn Grand Mojave. Nie wiem, z jakiego to jest prawdziwe... Jaka prawdziwa nazwa dotyczy tego samochodu. Nie interesuję się za bardzo w tego typu. Ale zobaczcie, ładnie wygląda. Taki konkretny dosyć, co? Czekajcie, o. Taki dosyć konkretny. Od środka też niczego sobie. Tutaj w ogóle ładnie to wszystko od tego. Dobra, zobaczmy jakie ma problemy. Moi drodzy, on ma strasznie dużo problemów. On ma problemów co niemiara. Wow. Wow. Dobra, moi drodzy, naprawa tego samochodu będzie trochę trwała. Naprawdę. Dobra, więc sprawdźmy po kolei. Sprawdźmy po kolei, co my tutaj musimy zrobić. Więc ja tutaj może przyjdę do trybu badania. I zrobię tak, z F1. Skaner OBD. Co my tutaj mamy? Okej, wyszło na jaw. Teraz tester kompresji. Może być. Miernik elektroniczny. Jak on w ogóle te wartości takie totalnie losowe. Dobra, moi drodzy, wszystko co mogliśmy zbadać z tej strony to już jest ok. Możemy sprawdzić tak, tutaj. Teraz bierzemy samochód na... Czekajcie, gdzie my bierzemy samochód? Ja bym chciał z tym samochodem na ścieżkę diagnostyczną. A silnika nie można uruchomić. Oj, to mamy problem. To mamy problem w takim razie. To musimy dojść do tego, co tam jest. Układ wydechowy, moi drodzy. Problemy z silnikiem, brakuje mi mocy. Coś puka pod maską. Zmień olej, wymień filtr i zmień olej, wymień elementy rozrządu. Dobra, to ja mogę sobie zaznaczyć. Tak, i zaraz sobie to wszystko tutaj... Zaraz do tego dojdziemy. Okej. Dobra. Katalizator. Dobra, no to cóż, moi drodzy, lecimy.
Czy on musi mieć tłumiki wymienione? Bo z tego co ja widzę, to tak. Rura wydechowa, oczywiście. Możemy wymieniać po kolei. Gdzie ja chcę wymienić tutaj? Tak, tutaj są rury do wymiany. Zobaczymy, jak to z tyłu wygląda. Tłumik tylny jest do wymiany. Tu z tyłu wszystko wygląda spoko na razie. No i tutaj niestety. Niestety jest cała skrzynia do wymiany. O nie, miska olejowa. Wszystko tutaj jest do wymiany. Ten samochód to... Dobra, ja pędzę po... Ja pędzę po zlewaczkę. Zlewarkę dokładnie. No i cóż. Wejdziemy sobie tutaj. Okej. Moi drodzy, no. Musimy zlać kolej. Okej. Po kolei. O nie, ja chyba nie trafiłem. Zobaczcie. 100 dolarów straciłem. Chyba, gdzie on się ten olej wylał? Tutaj? Naprawdę? Aj, to idź już, kurde. Ja już ciebie nie chcę. Ja już cię nie kocham. Zabraniam. Niestety, moi drodzy, no w tym dodatku to jest tak, że jak w poprzednim dodatku. Czyli płacimy tam powiedzmy 2-3 euro. No i też w sumie dostajemy tylko kilka udogodnień. No, już widzę, co jest do wymiany. To będzie długa naprawdę naprawa. Okej. To musimy się pobawić inaczej. Pobawimy się tak. Sprawdźmy. Olej musimy wymienić. Filtry. Rolka, pompa napędowa. Znaczy pompa. Musimy sobie wziąć tak. Tutaj musimy sobie kupić filtr oleju V8. To sobie wpiszemy filtr oleju V8. A nie, tam był chyba ciemny. Czekajcie, sprawdźmy go. Jaki to był? Nie to. A już nie pamiętam, jaki demontowałem. Ale on jest V8 przecież. To jest V8, tak? Tak, to jest V8. Dobra, no to możemy zejść teraz tak. Idziemy do góry. I zaczynamy. Boom. Otwieramy. Niestety, moi drodzy, ale czeka nas dużo odkręcania. Jeszcze tam są cewki. Cewki popychacza to są, kurde, sprawy naprawdę wymagające dużego zaangażowania. Wentylator, chłodnica. Naprawdę ja je muszę wszystkie wymienić? A nie, to są cewki ze świec. To spoko. To damy radę. To myślę, że damy radę. Myślałem, że będzie gorzej. A, jeszcze tu jest świeca do wymiany, z tego co widzę. Tu jest świeca zapłonowa do wymiany. Te są spoko. Te świece są spoko. No i przystępujemy teraz tak. Gdzie tu jest to? Dobra. Napinacz paska, moi drodzy. Tutaj rozrząd jest praktycznie cały do wymiany. Od czego my tu zaczynamy? Halo, halo. Ja już zapomniałem. Od czego my tu zaczynamy do demontażu? Dobra. Paski, 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 paski. Gdzie są paski, moi drodzy? Oh my god. Ja jestem ślepy chyba. Dlaczego ja nie mogę zdemontować tego? Coś mi jest tu... O, jest, wreszcie, tu. O. No i super. To koło jest do wymiany, to koło jest do wymiany, to koło jest do wymiany. Pompa wody jest do wymiany, moi drodzy. Koło pasowe. Boom. To jest do wymiany. Paski są. Teraz tak, oh no. Czy ja widzę, że jeden tłok jest do wymiany? Oh shit, moi drodzy. Jeden tłok jest do wymiany.
No to czeka nas zabawa. I śruba. Będziemy musieli naprawdę tu wykręcać wszystko. No i cóż mogę powiedzieć, no wakacje lecą. Ja sobie tutaj odkręcam wszystko. No takie są wkurzające niektóre te naprawy. Szkoda, że nie ma jakiejś prostej naprawy. No ale w tym DLC to za bardzo się tutaj jakoś nie będziemy podniecać nowymi samochodami. Niestety. Bo no 3 samochody to jest bardzo mało. One się zatracą w tym całym gąszczu samochodowym. Do tych samochodów, które mieliśmy do tej pory. Dobra. Co my tutaj mamy? Lecimy. Okej. Możemy teraz wyrzucić. Czekajcie, czy my to możemy wyrzucić? Nie, no tu jest wał. Tego wału nie chcemy wyrzucać. Okej. Czy ja już tu mogę podnieść to? Nie, nie mogę. Musimy teraz ten jeden tłok, ten jeden głupi tłok, on nam przeszkadza, moi drodzy. Naprawdę, przez ten jeden tłok musimy zdemontować tutaj pół komory silnika. Zobaczcie, ten tłok. Ten oto tłok. Dobra, to ja już od razu kupuję, tak? Tłok. Kupujemy tłok. Wstawiamy go. Montujemy to, co mamy montować. No chyba będzie spoko. Mogłem sobie kamerkę troszkę przesunąć, bo tak sobie myślę. Tak teraz tak oglądam to. To mogłem sobie tutaj kamerkę przesunąć, bo wy tego nie widzicie. Jak zepsute są części samochodu. Okej. No także zostawimy sobie tak jak jest teraz. Dobra. Montujemy. Wałek rozrządu muszę kupić jeden. A jaki to jest? V8? V8. No i musimy kupić... Nie, ile tu jest... Ile w tym samochodzie musi być 77% części sprawnych? To znaczy, części muszą mieć tyle procent minimum. To tu ja mogę dawać stare, moi drodzy. Pocisnę tam jakieś stare części samochodowe. Czekajcie, co tu jest jeszcze? Co tu się stało? Czy tam jest jeszcze jakiś tłok do... Oh my god, ja muszę to zobaczyć. Śruba bąkol. Czekajcie, nie śruba bąkol, bo... Coś tam jest nie tak. Czemu ten tłok jest? Ja go wymieniłem. On jest chyba nówka sztuka. A, on jest nówka sztuka. Dobra. Okej. No to możemy. Musimy kupić koło zębate nowe. Koło zębate, wałka rozrządu. Dobra. Pasek rozrządu, wszystko do wymiany. Pasek. Pasek rozrządu, teraz tak, to jest V8 i muszę dwa kupić takie. $160 za pasek. No wiecie co, rozwój w biały dzień. I to uczciwych ludzi. Ja mogę oczywiście naprawiać niektóre te części, ale niektórych się nie da niestety naprawiać. Teraz tak, przystępujemy do wymiany. Świece, jak wyglądają? Świece są całkiem dobre. Możemy pokrywę dać. Aha, czy ja teraz tego nie zamontuję? Dobra, ja to zamontuję już teraz. Listwa wtryskowa. No i super. Mogę już montować wszystkie tutaj pokrywki. Okej.
Cewki, muszę kupić cewki zapłonowe i to sztuk 8. Cewka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kupię, bo mam jedną dobrą. Dobra, jest super. Teraz po kolei, tutaj, po tej stronie musimy teraz... Aha, bo ja jeszcze może tutaj jakiś problem będę miał z czymś. Brakuje mi mocy, z silnikiem coś. Tłumik środkowy. To ja muszę to powymieniać, to muszę pozaznaczać. Filtr oleju to jest normalka. Coś pod maską pyka. Rolka, filtr paliwa. Miska olejowa, pozaznaczamy sobie to wszystko, co tutaj miało być do wymiany. Te gwiazdki powodują, że te niektóre rzeczy są podświetlone. Dobra. Okej. Możemy zamontować sobie tak. Nie. Świeca zapłonowa. Też jeszcze świecę musimy kupić. Świeca zapłonowa. Dobra. Druga świeca. Ile te mają procent? Dobra, one mogą być. Czyli te zostawiamy. Aha, jeszcze zobaczmy. Wałek. O, moi drodzy, dwa wałki trzeba wymienić. Obydwa wałki trzeba wymienić. Czyli za wcześnie zamontowaliśmy tutaj pokrywkę. Czekajcie, żeby wymontować, to ja bym musiał... Co ja tutaj zamontowałem, co mi uniemożliwia? Oh my god, dobrze, że ja tego tak daleko nie zamontowałem. Czekajcie, nie. O kurczę, ale bym zrobił wtopę, ale bym kurczę zaraz rozbierał pół samochodu znowu. Okej. Tak samo to muszę wydemontować. No, moi drodzy, będzie lipa. Czuję to, że będzie lipa. Okej. Demontaż. I teraz tak, ja idę zobaczyć, czy mogę już to naprawić, czy tego nie można naprawiać. Mogę spróbować. Jak coś bumknie, to znaczy, że... O właśnie, coś poszło. Strzały, słychać strzały. 70. Dobra, to już jest okej. To już zostaje. Dobra, wałek rozrządu jeszcze jeden kupimy. Wałek rozrządu V8. Koło zębate rozrządu, to musimy kupić jeszcze jedno. Koło zębate rozrządu. No i super. Możemy montować już to. No i to będzie wszystko dobre. Kurczę, taka opowieść. W ogóle byłem wczoraj, moi drodzy, w markecie. Znaczy w markecie, no w takim spożywczym markecie, nie? No i parkowała taka kobiecina starsza. Na około 80 lat miała. No i tak sobie myślę, kurczę, parkuję. A jeszcze była taka chwila, że ja już wychodziłem. I tak idę na spokojnie tam z tymi reklamówkami. Tak patrzę, ona parkuje, tak usiłuje prosto zaparkować, nie? I tak usiłuje prosto zaparkować, w sensie... Co zaparkowała, to obok niej nie było samochodów. Tylko na tej jezdni, znaczy nie na jezdni, na parkingu były namalowane linie, wiecie, parkingowe, nie? Żeby zmieścić się po prostu pomiędzy jedną linią a drugą. To ona jak parkowała, to ona była tak pozapinana strasznie tymi pasami, że ona jak otworzyła te drzwi, to tak spoglądała tak. Tak spoglądała i... denerwowała się, zamykała, odpalała samochód. Cofała, ale tak cofała całkowicie, żeby zobaczyć, gdzie ma zaparkować i znowu jechała. Bum! No i tam chyba za drugim czy trzecim razem jej się udało. Kurczę, tak sobie myślę, ci ludzie to mają problemy. Bo to dla niej jest naprawdę wielki wysiłek coś takiego uczynić. Dobra. Musimy cewki tutaj dać. Taka oto historia mała.
montujemy wszystko. Filtr paliwa. Filtr paliwa. Okej. Okay. Moi drodzy, to już ma zamontowane. Listwa wtryskowa. Drugą listwę wtryskową muszę mieć. Listwa wtryskowa DI. Dobra. Musimy dać przepustnicę. Przepustnica jest już wsadzona. Dobra. Teraz tak, jak to wygląda z tymi częściami? Nie znaleziono jednej części, która jest zepsuta. Serwo hamulcowe. Dobra, musimy teraz tak, tu wymieniać po kolei. Rolka B. Rolkę B możemy dać. Rolka A. Okej. Okay. Rolka prowadząca B. Okej. Okay. Moi drodzy, pompa wody V8. Musimy pompę wody V8 kupić. Pompa wody V8. Będą cycki, będzie pompa, jak to mawiają. Oj, 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 pompa prowadząca B, rolka, przepraszam, rolka prowadząca B, dwa chyba muszę mieć, tak? Dobra. To jest skomplikowane, zobaczcie, jak samochód jest skomplikowany, to kurde, wam by się wydawało, że to jest takie łatwe poskręcać samochód do kupy. Nigdy w życiu, nic bardziej mylnego. Wentylator. Wentyl. Aha, to nie ten wentylator. Koło pasowe V8. Koło pasowe V8. Okej. Rolka prowa... O nie, ja jeszcze jedną rolkę muszę kupić. Rolka. Dobra. Teraz potrzebujemy jeszcze tutaj na dole pompa wspomagania. Pompa wspomagania już jest zamontowana praktycznie. I teraz możemy montować już paski klinowe V8 typu B. Czyli wpisujemy sobie pasek klinowy typu B, typu A. Dobrze, moi drodzy, mamy już wszystko. Napinacz paska jeszcze. Napinacz. Oh my god, dobra. Wszystko już jest. Teraz tak, wentylator. Co tu jeszcze? Rolka prowadząca A. Okej. Jak to wygląda tam? Tu już jest wszystko zrobione. Olej musimy wymienić. Filtr, wlać olej, kolektor wydechowy. To jest z tyłu, coś puka. Kolektor wydechowy to było. Słyszę hałas, katalizator, rura wydechowa, dobra. Brakuje mi mocy, cewka, filtr paliwa, listwa. Co jeszcze jak brakuje mocy? Co tam może być nie tak? Kolektor wydechowy, miska. Kurczę, nie wiem co zrobić, bo brakuje mu mocy i nie wiem co tutaj... Dobra. Kolektor wydechowy V8. Może mocarza, jak brakuje mu mocy, to jakiegoś mocarza trzeba dać, co? Mhm. No. To już jest. Sprawdzimy. Podtlenek gazu. No co, sprawdzimy teraz, co się będzie działo. Rura wydechowa. Katalizator możemy dać. Wydechowa początkowa. Rura wydechowa. Czy to jest... Chyba ta. Fuck, nie ta.
To jest nowa rura wydechowa jakaś. Kupiłem niewłaściwą. No to dobra, jak już tak kupiłem niewłaściwą. Dwie rury wydechowe i dwa tłumiki środkowe muszę kupić. Rury wydechowe po prostu dwie i dwa tłumiki środkowe. Tłumik środkowy. No i super. Szkoda, że nie można naprawiać rur wydechowych ani tłumików. Na tym najwięcej się traci pieniędzy przy naprawie samochodu. Przynajmniej w grze. Tłumik końcowy V8 też muszę zakupić. Tłumik końcowy V8. Dobra. Teraz jak to wygląda z samochodem? Czy my już go zrobiliśmy? Nie. Musimy filtr wymienić. Jakiejś jednej rzeczy tutaj nie ma jeszcze naprawionej. Podpora łożyska wału korbowego i miska olejowa. To ja tak, podpora łożyska to jest tutaj. Podpora łożyska jest tutaj. Czekajcie, gdzie ja ją... Tutaj. Podpora łożyska wału korbowego. Podpora łożyska wału korbowego. Ja myślę, że... Jak brakuje mu mocy, to mi się wydaje, że coś będzie nie tak z tym. Mi się wydaje, że coś nie trzeba odnawiać. Odnowimy go po prostu całkowicie. Zdemontujemy wszystko i będziemy montować wszystko na 100%. To będzie kolejny tuning na 100%. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!